Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i witamy się dzisiaj w świecie, kiedy cała seria Halo trafia na pecety. Cześć wszyscy pecetowcy, nie wiem czy już tutaj przylecieliście na kanał, ciężko to będzie stwierdzić, będę was na pewno wypatrywał, ale mamy taki fakt, wczoraj w nocy o 22 podczas Xbox Insider ogłoszono, że Master Chief Collection trafi na pecety. Mamy sytuację, w której cała seria Halo wraz z jakimiś poprzednimi ruchami, czyli pod odsłoną Halo Wars, oryginałami Halo 1, Halo 2, tymi spin-offami malutkimi twin stick shooterami, jest cała dostępna na PC-cie. Oczywiście jest tutaj pewien problem, jest tutaj jeden ubytek i to jest Halo 5, ale może, no cóż pecetowcy, może to i lepiej. Jestem bardzo zaciekawiony, jakby wyglądały wrażenia osoby, która opuści Halo 5. Załóżmy, że Halo Infinite będzie hitem i pecetowcy przejdą wszystko do czwórki i potem dostaną Halo Infinite, że Halo 5 w ogóle nie wyjdzie. Ciekawe jak to wszystko wyjdzie, biorąc pod uwagę jak bardzo można się spodziewać tego, że Free for Free wycofa się z głupich rozwiązań Halo 5. Ale to już takie w ogóle od razu zaczynam od dygresji, więc może skupmy się dalej. Master Chief Collection będzie na PC-cie, będę to powtarzał cały czas, bo to po prostu niesamowicie poszerza potencjał marki w Polsce poszerza potencjał marki i tego, co się może tutaj dziać, co się może dziać wokół tego kanału i to jest, no, bardzo ekscytujące. Wszystko, co jest w pakiecie Master Chief Collection, jest nowe na PC-cie. Jedynka i dwójka, które wyszły milion lat temu w jakichś różnie wyglądających wersjach, to nie są te wersje, to są odnowione wersje Anniversary, to są lepsze wersje niż Halo 3. Halo 3 chyba będzie najgorzej wyglądającą odsłoną z tego, co tutaj zostanie wydane. Halo 1 i Halo 2, gry, które mogliście już znać, mogliście się z nimi zapoznać w poprzednich latach, kiedyś zostały wydane, one będą w wersjach remake'owanych, to znaczy, no, będą wyglądać dużo lepiej, no i będą miały wszystkie dobrodziejstwa, jakie zaoferuje cały pakiet. Co ciekawe, to nie będzie wydawane normalnie, Master Chief Collection to będzie, powiedzmy, nazwijmy to w tej chwili z braku lepszego określenia, aplikacja, którą dostajemy wykupując dostęp do pierwszej gry i potem możemy to sobie rozbudowywać o kolejne gry. Tak to przeczytałem na necie, tak to zrozumiałem z pokazu i będzie to wydawane cyklicznie. Nie będzie to wydane wszystko naraz, będziemy musieli poczekać na kolejne odsłony serii i to generalnie rozumiem, no bo przecież żyjemy w czasach, kiedy gra o grze musi być głośno w czasie. Nie można wydać gry i zarobić raz, tylko musi być głośno w przedziale czasowym. Nie chodzi o samo zarabianie w czasie, na kolejnych odsłonach, ale na coś, co się stało, nie wiem, co się dzieje przy okazji patchy do Early Accessów, co się działo w zeszłej generacji przy okazji DLC do dużych gier, co się w tej generacji dzieje przy okazji aktualizacji do wciąż wspieranych gier. O grze jest cały czas głośno. O grze jest głośno, cały czas o niej mówią media, są różnego rodzaju newsy, ile jest newsów w stylu aktualizacja do tej gry, co ona wnosi. Kiedyś się tym nie interesowaliśmy. I to będą robić kolejne odsłony gier. Będzie news. Master Chief Collection jest na PC, wyjdzie ta i ta gra i czekamy na kolejne. W tej możemy zrobić to i to i pecetowcy, no, teoretycznie rzucą się na to, będą ograją to, co będą mieć i będą czekać na kolejne kawałki. Będzie to tak dopełniane. Jest to dość dziwny model, ale no myślę, że właśnie na Xboxie to było wszystko wydane już wcześniej i można było to uzbierać taką kompilację, a na PC-cie prawdopodobnie chcą wycisnąć z tego tyle, ile się da. No i będzie oczywiście standardowe wsparcie, które zostało przewidziane na Xboxa One X, czyli rozdzielczości 4K, 60 FPS-ów, no i HDR. To są rzeczy, które mogą podziwiać konsolowcy mający droższą skrzynkę Microsoftu. I jako pierwsze pójdzie Halo Reach. To jest kolejny news. Uwaga, Halo Reach będzie dołączony do Master Chief Collection. To jest duży news dla was, konsolowcy, no bo, no i dla mnie, no bo będzie Halo Reach na Xboxie One w Full HD albo w 4K, zależnie kto ma jakiego Xboxa, w 60 klatkach. I co ciekawe, będzie wydane komplet. Nie będzie urwane tak jak było ODST, że ODST to tylko kampania, macie, odwalcie się, ale będzie kampania i multi i firefight. To jest super. Przy okazji to jest dość ciekawe, bo mając Master Chief Collection, w aktualizacji dostaniemy multiplayera do Reach, czyli to będzie w ogóle darmowe, więc w ogóle super, wszyscy możemy się, znowu będą ludzie na serwerach Halo Reach, w sensie, no, będą tłumni,
będą różne playlisty, będzie to wszystko, wiecie, aktualizacje, dodawanie różnych opcji i będzie to znowu żyło, a pakiet kampanii i Firefighta będzie trzeba sobie dokupić jako DLC na Xboxie. No chyba, że macie wszystko w Game Passie, no to macie oczywiście cały pakiecik tutaj dodany. Co ciekawe, będzie to wydane nie tylko na Microsoft Store, bo to jest oczywiste, ale też na Steamie. To jest podwójnie ciekawe, bo Microsoft starał się unikać Steama i potem ewentualnie wracać na Steama. Pamiętam premierę Steamową Halo Wars 2, to trochę sam klołem, że no mam na Microsoft Store, a na Steamie by mi się bardziej przydało, bo to jednak między tymi platformami to wybór jest dość prosty. No ale w obliczu tego, co się dzieje na rynku pecetowym ostatnio, czyli takiej no rozpoczynającej się wojny między Epiciem a Valve, czyli no nowym sklepem a starym sklepem, kiedy bardzo dużo dużych gier, kiedy sporo dużych gier wchodzi w ten deal z Epiciem, żeby na Epic Game Store były i gry ekskluzywnie albo czasowo ekskluzywnie, no to jednak tu jest dość jasny ruch, będzie na Steamie, to jest nasz partner zewnętrzny na PC-cie i tam będzie to wszystko dostępne. To jest, to jakby nie patrzeć, jest to jakaś forma rodzaju wsparcia dla Valve, który no był hegemonem i monopolistą od wielu, wielu lat. I co jeszcze tutaj wiemy, za konwersję odpowiada ekipa Splash Damage i Raffian Games. Nie wiedziałem, że Raffian Games w ogóle jeszcze istnieje, wiem, że po Crackdownie 2 stworzyli jakąś małą gierkę, ale nie było o nich w ogóle głośno. To jest ekipa, która wyrosła na Real Time Wars, tych co robili Crackdowna 1, tak mi się wydaje, no i było o nich cicho przy okazji Crackdowna 3, w ogóle ich to ominęło, nie wiedziałem, że oni jeszcze istnieją. No a Splash Damage to wiadomo, Enemy Territory, Quake Wars, Brink, i może ostatnio jakieś singlowe gierki. Oni też tak zostali zdegradowani do miana takich popychadeł i pomocników. Oni chyba robili multi w Batman Arkham Origins i pomagali przy różnych grach. No i tutaj też będą pomagać, będą robić konwersje. Mają większe pewnie doświadczenie od Free for Free w zakresie gier na peceta. Dobra, tyle jeżeli chodzi o informacje. Teraz sobie pogadajmy, jak to w ogóle, co to zmienia. Przede wszystkim wracam do tematu, który podkreślałem jakiś czas temu. Halo to nie Xbox. Halo rozrosło się na kolejną dużą platformę. Może to oznaczać przypływ ludzi zainteresowanych marką, fanów w ogóle tej marki, więc to jest bardzo dobra rzecz i nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym mogłoby to być coś negatywnego. Tak więc witajcie pecetowcy jeszcze raz. Jeżeli zjawiliście się tutaj po informacjach o premierze, to jest jak najbardziej motyw na przywitanie was, a jeżeli nie, będą filmy na tym kanale dotyczyły również was. Dochodzi recenzja Halo Reach, jest w drodze, będę ją szykował i będzie dobry motyw, żeby ją wrzucić na premierę właśnie dodatku Reach na Xboxie do Master Chief Collection. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy to nastąpi, nie znalazłem informacji o dokładnych datach premier, ale skoro Reach ma być pierwszy, no to wypatrujmy tego jak najszybciej. Zaktualizuję tę recenzję właśnie o kontekst Master Chief Collection i pojawienia się serii na PC-cie, no i myślę, że będzie fajne to uzupełnienie działu recenzji na kanale. Jak powiedziałem, Halo to nie Xbox, ale chciałbym tutaj coś, takie swoje zdanie poboczne dodatkowo wpleść, że to jest naprawdę zaskakujące, że żyjemy w czasach, kiedy Microsoft jest naprawdę niesamowicie prokonsumencki. Xbox Game Pass to jest przerewelacyjna usługa, która, nie wiem, wydaje się nie mieć wad. Naprawdę, jest dziesiątki gier, jak to w ogóle będziecie kupować po zwykłych cenach, to jest mega opłacalne. A jeżeli załapujecie się na te wszystkie zniżki po złotówkach, no to tym bardziej. No może jedyna wada to jest taka, że ekskluzywy na tym wszystkim utraciły, ale Microsoft zatrudnia duże zespoły. Wątpię, że zatrudnili Obsidian czy Ninja Theory, żeby im robili Crackdowna i Piratów. A tymczasem ludzie dalej po prostu bronią Sony, no bo nie wiem, potrzebują mieć kupić konsolę, która będzie miała ekskluzywy tylko po to, żeby mieć powód, żeby ją kupić. Sony w tej chwili, będąc liderem na rynku, no bardzo się odwraca od swoich konsumentów i stosuje różne praktyki, które są nie za wesołe i no bądźmy szczerzy, Microsoft byłby taki sam, gdyby był na tej górnej pozycji, ale jednak uważam, że jeżeli chodzi o samo podejście, same firmy, no to Microsoft obecnie jak najbardziej wygrywa i to jest po prostu niesamowity ruch, co zrobili. Nie wyobrażam sobie, żeby ich za to hejtować i nagle stwierdzać, że zrypali, nie mam po co kupować Xboxa. No jesteśmy na końcu generacji, są bardziej tutaj dogadzają graczom niż nie wiem
klientowi swoich produktów. Nie wiem, czy to jest jasne to, co mówię, no ale tak jak już wspomniałem, to jest, mamy dzisiaj świetną wiadomość. Będzie się na pewno dużo działo, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i jak powiedziałem, śledźcie dalej kanał, bo się będzie dużo działo. No, moi stali bywalcy, a nowych bywalców pecetowych jak najbardziej zapraszam do sprawdzenia wszystkiego. Nabijajcie stare filmy, zobaczcie, co nam się działo. Myślę, że podobnej bazy filmów o tematyce Halo w języku polskim jak tutaj, to no, myślę, że nie znajdziecie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Master Chief Collection na PC i dodatkowe Halo Reach, ale mam też konkurs. Mam do rozdania Halo Wars 2 na Xbox One, wersja pudełkowa, zafoliowana nówka i sobie to rozdamy. Wylosujemy osobę, która się zgłosi w komentarzu, tak więc wystarczy wyrazić chęć uczestnictwa w komentarzu, ja to wszystko zbiorę i wylosuję. No i powiedzmy, no na wtorek przyszły planuję film o Infinite, więc powiedzmy w jeszcze następny wtorek, kiedy jeszcze nie wiem, co to będzie, 26. O, do 26 macie czas, żeby się zgłaszać. Wątpię, żeby ten film tak długo zbierał jakieś wyświetlenia. Ale tak sobie to zrobimy, macie dość długi czas i do osoba, która wygra, dostanie grę na Xboxa One. Bardzo nie w temacie dzisiejszego odcinka, ale no doceńmy tych ludzi, którzy męczyli się z tym koszmarnym sprzętem, żeby tylko grać w najlepszą serię gier, jaką znamy. Teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.